Ten sławny youtuber. Ej, to ten sławny youtuber, co go Rafoniks wybił. Co? Halo. Halo. Ej, wybij mnie, ej, wybijesz mnie? Mogę cię wybić w górę, ale gorzej będzie z lądowaniem. Tak? Muszę latać umiesz. Umiem. A wiesz, który to Mandzio? Wiem, który to Mandzio. Pana Mandzia. Na pewno nie ten grubas za tobą. A czemu? Za niego nie ma grubasa. No właśnie. To jest szafa, gościu. To jest szafa, nie grubas. Pomyliło ci się. Gościu, ty siedzisz na środku pokoju i wydaje ci się, że stoisz w jednym miejscu, mordo. O. Ej, a czemu cię Rafoniks wybił i odpierdalasz takie rzeczy w internecie, chujowe? Źle wykorzystujesz, kurwa, władzę. Nie władzę, tylko sławę. Dokładnie, chuj. Puściłem, odkąd mnie Rafoniks wypromował, więc co ty możesz mówić? Ale ale czeku, wiesz, jak ty się zmieniłeś przez ten... Naprawdę. Jak się z nim, skoro ty mnie nie znałeś przed tym, jak mnie Rafoniks wypromował? Chuja wiesz, gościu, o moim zachowaniu? Nie. Powiem dzieckiem, który weszło z live streama. Tak, gościu, mam tyle samo lat co ty i ty mnie obrażasz, że jestem dzieckiem. Gościu, wejdź sobie w link, jak jesteś u mnie na live. Wpisz sobie, przeczytaj, nie co tam jest napisane w linijce, ostatniej linijce opisu. Co jest napisane? Gadać. Przeartykułuj sobie jeszcze raz cały opis od góry do dołu. Co jest napisane w tym opisie? Stream jest powiązany z ironią, sarkazmem oraz celem humorystycznym. Więc to, co ja mówię na streamach jest tylko i wyłącznie żartem, sarkazmem i ironią. Jak jesteś tak niedojebany, że nie potrafisz tego zrozumieć i w szkole się nie uczysz na polskiego i nie potrafisz odróżnić funkcji językowej od diametralnej, to jesteś niedojebany. No i... Gościu! Jaki ty? Ej! Jaki ty? Ej, on odpierdolił mu władzę i pieniądze. No,